imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was, kochani, w ten niedzielny poranek słowami, które znajdziemy w przewodniku z Biblią na co dzień. Psalm 33, werset 9. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Myślę, że każda i każdy z nas mamy w swoim życiu takie chwile, gdy czujemy się bezsilni, całkowicie zagubieni, gdy nie widzimy drogi wyjścia, nie dostrzegamy nadziei. Nie widzimy też wokoło tych, którzy mogliby nam pomóc, mogliby nas wesprzeć, podnieść i pójść tą trudną drogą razem z nami. Powodem takich chwil bycia w beznadziei mogą być przeróżne rzeczy. Cierpienie, smutek, zawiedzenie czyjąś postawą, choroba, niezadowolenie, różnego rodzaju większe i mniejsze kłopoty osobiste, zawodowe, rodzinne. Powodów może być bardzo wiele. I co się wtedy z nami dzieje? Gdzie szukamy wsparcia? Z kim o tym rozmawiamy? Do kogo w takich sytuacjach trafiamy? Albo inaczej, gdzie trafiamy? Muszę przyznać, moi drodzy, że te słowa przypomniały mi właśnie o takich chwilach w moim życiu. O takich chwilach, gdy czułem totalną bezsilność. Nie wiedziałem, co będzie dalej. Te chwile przypominają mi się teraz, gdy czytam piękne słowa Psalmu 33, bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Dlaczego taka, a nie inna reakcja z mojej strony? Dlaczego takie, a nie inne wspomnienia? Być może dlatego, że ten tekst pozwala nam zdystansować się wobec codziennych problemów, wyzwań, wobec tego wszystkiego, co nas przytłacza i co bardzo często sprawia, że no właśnie, czujemy bezsilność, czujemy samotność, czujemy ból i lęk. W tych słowach Bóg przekazuje nam, że wszystko ma w swoich rękach. W tych słowach możemy schować, możemy umieścić wszystko to, z czym sobie nie radzimy, co przekracza nasze siły, co jest ponad nasze siły. I w tych słowach nabieramy dystansu do tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu lub wokoło nas. Bo Bóg, który jest początkiem i końcem wszystkiego, jest też Panem wszystkiego. Choćby nam się wydawało, że wszystko się wali w tym życiu, to zawsze na początku i na końcu jest Bóg, który nas wyprowadza i przyprowadza, który jest z nami bez względu na trud, w którym się znaleźliśmy i który musimy pokonać. Te słowa bardzo mnie uspokajają, gdy jestem rozkołatany, gdy nie wiem, co robić, gdy wydaje mi się, że nie ma już w moim życiu lub moich bliskich żadnej nadziei. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj wszyscy razem zerknęli też na 10 werset, następny. Pan unicestwił plan narodów, w niwecz obrócił zamysły ludów. Niech 9 werset będzie dla nas pocieszeniem i narzędziem do zdystansowania się wobec tego, co nas spotyka tutaj
na tym świecie. I będzie przypomnieniem, że Pan jest początkiem i końcem wszystkiego, że Pan nad wszystkim czuwa i wszystko ma w swoich rękach. Ale 10 werset może nam przypominać o tym, że to nie w naszych rękach jest to wszystko, z czym przychodzimy do Boga. Że nie możemy wszystkiego osiągnąć. Że nie jesteśmy niezatapialni. Że nie jesteśmy potężni i mocni. Ale powinniśmy się zdystansować wobec siebie, swoich możliwości i wobec różnego rodzaju problemów i cierpień. Niech Bóg wam błogosławi i niech was strzeże. Idźcie w pokoju. Nie bójcie się. Amen.